Heddal do Preikestolen. Mijamy kościółek w Heddal, gdzie zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć go z bliska. Kościółek jest z XIII wieku i położony przy cmentarzu. Idziemy zwiedzić kościółek. Wykupiliśmy bilety po 90 kron za osobę. Kamper został na parkingu przy drodze. Parking bezpłatny. Zwiedzamy wnętrze kościółka. Proste, ale w takich czasach inaczej. Protestancka wiara teraz to oni u kościoła. Jakie podcienia kościół ma wokół, dzięki czemu ściany są dobrze zachowane. Tunel, który ma 9 km. I taki, zobacz, szerszy. I kolor niebieski. Zatrzymaliśmy się na postój przy drodze. A mieliśmy dostęp do łazienki z ciepłą, bieżącą wodą. Przed dojazdem do Dalen zatrzymaliśmy się przy drodze, bo nam hamulce się zgrzały i musimy je schłodzić. Ale miejsce jest z pięknym widokiem na jezioro i miejscowość taką chyba bardziej letniskową, z rzeką, z kempingami, z domkami. Pięknie tutaj. Ale musimy postać pół godziny i schłodzić hamulce, inaczej nie damy rady jechać. Zresztą nie tylko my. Jesteśmy na kempingu. Nad jeziorem i w górach. A tu zejście nad jeziorko. Czyściutka woda. A tu taki zalewik zrobiony, żeby woda się szybciej nagrzewała pewnie. Musimy uważać na owce na drodze. O, kolejna idzie. I jedziemy przez góry wąską drogą. Wjechaliśmy na 1000 metrów. A tu krajobraz jak w górach. Same łąki, owce i skały.
O proszę, niespodzianka. O cholera. Idziemy nad wodospad Manfossen. Zatrzymaliśmy się na parkingu na dole. 50 koron płatność aplikacją albo gotówką. My zapłaciliśmy gotówką i idziemy zobaczyć wodospad. Krótkie podejście do wodospadu. Jesteśmy nad wodospadem. Jak się prawidłowo wymawia nazwę, to napiszę na dole. Parking 50 koron za 24 godziny w takim urokliwym miejscu.